Siemano, siemandero. Okazja dzisiaj bardzo, bardzo wyjątkowa, bo odcinek, który za chwileczkę zobaczycie, powstał w Wielkiej Brytanii w mieście Boreham Wood. A ja w momencie, kiedy go oglądacie, właśnie skończyłem po tym Boreham Wood wycieczkę po dwóch, prawie po trzech latach, bo to w maju wyjechałem, więc prawie za chwileczkę trzy lata jak stamtąd wyjechałem, więc odwiedziłem sobie stare miejsca. Odwiedziłem te stare miejsca tylko i wyłącznie z tego powodu, że w Anglii się pojawiłem, gdyż jutro i pojutrze w Birmingham są targi gitarowe, na które oczywiście wszystkich, którzy mieszkają w okolicy Birmingham, Londynu i tak dalej, zapraszam. Będzie można sobie zbić piąteczkę z Gutkiem, z Kulą, z Bartkiem, moim ziomem, być może Adam przyjdzie, a jeśli będziecie również chcieli, to ze mną też będziecie mogli przybić. Na pewno będzie bardzo fajna atmosfera i jadę tam, jedziemy tam ogólnie całą wycieczką, dzięki wsparciu patronów właśnie. Dzięki temu, że ten kanał jest przez was wspierany, do czego oczywiście namawiam, dzieją się na nim różne ciekawe rzeczy, na które mam nadzieję macie ochotę patrzeć. A dla mnie jest to mega historyczne. No, zjem sobie jakiś obiad w miejscu, w którym jadłem. Może wejdę do Tesco na zakupy. Na pewno odwiedzę miejsce, w którym mieszkałem przez 14 lat. I będzie mi miło tam po prostu pojechać. A o targach gitarowych nie wspomnę. No wiadomo, Przemek Gruszkowski, mam nadzieję, że przyniesie tą gitarę, którą robi właśnie dla Jordana Rudessa i dużo różnych innych rzeczy, więc spodziewajcie się w marcu tego, że ta relacja będzie. Ja się w tym momencie pakuję, natomiast już tam jestem, jeżeli oczywiście samolot nie spadł, ale to byście już wiedzieli, że samolot spadł. Samoloty chyba tak łatwo nie spadają. A odcinek jest również powstały dzięki temu, chociaż powstały z dawno temu, że wspieracie, bo Gajos go zmontował i pomógł mi, i to też jest z waszego Patronite'a, więc bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam już na lekturę oczami, uszami i wszystkim, czym lekturujecie filmiki o gitarach. No. Poszukała mnie banda decydentów amerykańskich. Dzień dobry, witam, siemano, siemandero. Dzień dobry, bądźmy dzisiaj na poważnie. Dobry wieczór. Słuchajcie, 890 odcinek gitarowej gry o tron. Młody na sukces, filmiki o gitarach, gitarową mgła, FOG, Madagascar, Afroxanty, yo, yo. Cześć. Tym tytułem wstępu chciałem się pożegnać na razie z tymi wszystkimi, którzy już nie mogą patrzeć na moją mordę. Natomiast jeśli jeszcze macie ochotę na mnie patrzeć i słuchać moich rzympoleń, no to jesteście ultrasami, fogowymi ultrasami. Dlaczego oszukała mnie banda decydentów amerykańskich? A no bo słuchajcie, dzisiaj jest taka gitara, co ja ją kupiłem z myślą o tym,
że ona jest inna gitara niż mi się wydaje, że jest. I dzięki nawet pewnemu Fogowiczowi, którego nazwiska teraz niestety nie pamiętam, ale na stronce Fogowej dowiedziałem się, że się pomyliłem. Chociaż od samego początku, jak już ją dostałem, to mi się wydawało, że coś tutaj jest nie tędy droga. Gitara firmy Jackson, Le Jackson, model Kelly. Model Kelly, czyli taki ichni eksplorerowaty, taka gitara, taki no fajny właściwie eksplorer, całkiem niezły. No i generalnie jak kupowałem tą gitarę, no to czasami na eBayu, jak się kupuje instrumenty, no to jest tak, że jest taki opis słabawy. Zdjęcia czasami robione są kartoflem, mimo tego, że jest XXI wiek, chociaż jak ja ten filmik, jak ja publikuję, to może już nawet XXI wiek, to ludzie cały czas robią zdjęcia kartoflem i cały czas jest generalnie tak, że czasem się kupuje coś w ciemno, nie? Ale można wyrwać tanio. W każdym bądź razie, kupując tą gitarę, w opisie było, że jest to Kelly KE3. No i rzeczywiście, no popatrzyłem sobie, no jest jedna gałka, jest przełącznik, jest Kelly KE3, są te tutaj shark finy, czy jak one się tam nazywają, te trójkąty na gryfie, są 24 progi, mówię, kurde, no KE3 pełną gębą, chociaż rzeczywiście nie zgadzały mi się przetworniki, bo w KE3 były przynajmniej Duncan Design i nie zgadzał mi się mostek, no bo jest tutaj mostek taki licencet underflow drosse patents, ale nie ma napisane Jackson tutaj na nim, więc jest taki licencet bez jak songs, song of songs, Jacksons of Jacksons, no i tak generalnie coś mi śmierdziało, jak mówię, no ale nie grzebałem, no stwierdziłem, może jakieś takie, nie wiem, ostatnio produkcyjne Kelly, zresztą Number tutaj serial mówi też o tym, że to w ogóle nie jest Japonia, więc też mi to trochę zdziwiło, no bo tutaj jest Number jest indyjski, no i na szczęście, jak mówię, pewien z Fogowiczów, bardzo pozdrawiam, dał mi do zrozumienia, że ty jakie Kelly, co ty się tam znasz? nie napisał tak. Jakie Kelly, jak to jest KX10. No i rzeczywiście okazało się, że w 2000 roku Jackson produkował gitarę KX10, czyli seria 10, która trochę była produkowana w Japonii, a potem była produkowana właśnie w Indiach. Seria X teraz jest kontynuowana, ale nie wiem, gdzie oni teraz robią. W Chinach chyba, nie? Robią teraz Jackson, czy w Indonezji. Pewnie i w Chinach, i w Indonezji, i wszędzie indziej. W każdym razie, o co chodzi? No, była seria X, mogliście 10 odcinków temu już trochę o niej posłuchać, no to jest taka seria no nie do końca budżetowa, a nie do końca średnioklasowa, czyli całkiem niezłe gitary, ale na przykład właśnie z jakimś trochę gorszym sprzętem, tak jak właśnie tutaj to jest, czyli te pick-upy i ten mostek. Natomiast sama deska i to wszystko, słuchajcie, moim zdaniem to jakoś specjalnie od tego KE3 to tam się nie różni. No mówię, no to jest produkcja indyjska, więc no KE3 są japońskie, jest to wyczuwalne. Ja nie wiem, jak to określić w tych gitarach, że jest to, no to trzeba trochę gitar ograć, żeby wiedzieć, że są wyczuwalne te instrumenty w niektóry sposób. Zresztą nawet koreańskie instrumenty potrafią być trochę bardziej wyczuwalne. Z drugiej strony nowe instrumenty indyjskie i chińskie wcale nie są złe i to tak jest, to jest wszystko taka cienka, nieprzekraczalna linia, ale na przykład podczas kręcenia dzisiejszego testu miałem taką gitarę koreańskiego starego performera, też taka seria budżetowa, zresztą myślę, że to tak jest trochę tak zamiennie, oni te performery zamienili trochę w serię X, no i ten koreański performer trochę fajniej mi się na nim grało, no nie wiem, może z zamkniętymi oczami może by mi się grało tak samo, nie mam pojęcia, no w każdym razie taka to opcja. Sama gitara oczywiście zrobiona z drewna olchowego, tutaj pęknięta, możecie sobie też obejrzeć ją na zbliżkach, na dwóch no-name'owych humbuckerach, na no-name'owym moście, klonowy gryf 24 progi, palisandrowa podsłonica progi jumbo w całkiem niezłym stanie, właściwie to jak nowe, prawie, że może tam na pierwszym progu coś widać, trochę by wymagało lekkiej polerki, ale nie zrobiłem tejże polerki, znaczy zrobiłem przy czyszczeniu podsłonicy wełną, ale no mogło jakby to jeszcze tam przejechać dremelkiem, to nie byłoby źle. Mostek sam w sobie zablokowałem, ja takim mostkom nie wierzę. Gryf dokręcany do korpusu, olejowe klucze, oczywiście blokada na główce, więc mamy fajną tutaj blokadkę, tutaj sobie mikrostrojkami można dostroić i jest zajebiście. W gitarze oczywiście
się zajął się nią kurier. Kurier to może nawet nie, bardziej sortownia w bardzo fajny sposób. I przyszła do mnie gitara trochę taka nie bardzo. I tak doskleiłem też nie bardzo. Nie miałem klampów. Generalnie wklejenie, mimo tego, że bawię się w jakieś tam serwisowanie, proste rzeczy, to wklejenie jednak się nie bawię. To nie jest moja zabawa. Nie mam do tego zdolności. Tak to skleiłem na szybko. Nowy właściciel albo sobie naprawi gdzieś u kogoś, to trochę ma. Mówię, no potrzebne są, po pierwsze, by trzeba było trochę tam to nad tym popracować, nad tym drewnem, po drugie, no nie mam takich klampów ruszanych, klampów czy zacisków po polsku, żeby to. Jeszcze jestem w Anglii, więc mogę mówić trochę po angielsku, nie? Wiecie, jak to jest, no bo w ogóle to jest ten. Jest, obiecałem, że będę kalendarze pokazywał, jest January 2020. W każdym razie nie mam takich tych klampów. Sytuacja na szczęście, jeśli chodzi o to, się zmieniła. Serwis bardzo się rozrósł, umiejętności, sztab narzędziowy i sztab ludzki i ogólnie po prostu to, co tutaj robimy, to jest coś innego, więc rzeczywiście wtedy nie byłem w stanie wykonać tej naprawy. Chyba nie chciałem, chyba już nie było Artura. Jakoś tak to mogło też być, więc no tam jest zrobione po chamsku. Teraz taką główką zajęlibyśmy się troszeczkę lepiej. Nie byłoby pewnie idealnie, bo takie główki to nie jest prosto skleić i to nie jest jakaś łatwa sprawa, szczególnie jak są takie popękane, poukrychane i składa się to po prostu z klocków. No ale na pewno teraz w tym momencie zrobilibyśmy to w serwisie lepiej. Więc jeżeli macie problemy z gitarami, konsultujcie się z nami, a my wam powiemy, czy wy jesteśmy w stanie naprawić, czy nie. Film jest historyczny. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda. Oczywiście przypominam, filmik można polubić, zostawić łapkę w górę, do czego namawiam. Kanał można subskrybować, do czego namawiam również. Kanał można wspierać poprzez Patronite i brać udział w konkursach, które na tych Patronite'ach są i być sponsorem konkursów, które są dla wszystkich również i w marcu zaraz też taki konkurs będzie, ale w tym miesiącu jest tradycyjny, regularny konkurs dla patronów. Nagrodą jest kordka X5 w zestawieniu z kablem Reds Music i w zestawieniu ze wzmacniaczem Joyo DC15 i bardzo liczę na to, że ktoś będzie z tego zadowolony, bo jest to zacny zestaw. Więc budujcie razem ze mną gitarową mgłę. Niech nam rośnie gitara na potęgę i wiadomości tutaj przekazywane również. Wracamy do Wielkiej Brytanii. Dzięki temu można było taki instrument kupić taniej. Normalnie taki instrument to jest 1100 zł, czasem za jakieś tam 900 bardzo okazyjnie chodzą. Ten w tym, że stanie poszedł za 800 minus wysyłka 150, czyli tak naprawdę 650 zł tenże instrument kosztował. Generalnie bardzo fajny instrument. Powiem wam szczerze, że tak, jest tak niska akcja strun, że dla mnie jest aż za niska. Założone są 9,42 albo Stagi, albo Dean Markley Blue Steel, nie pamiętam teraz. I generalnie jest tak po prostu miękko i tak niziutko i tak tutaj jest wygodnie, że aż jest za wygodnie. No i chyba odkryłem dzięki tej gitarze, że wolę, jak struny są może tak nie do końca E6 2 mm, 1,5 mm na 1, tylko na przykład tak 1,6, 2,2. Taki niuansik, nie? To tak chyba wolę, ale generalnie gitara, no jak ktoś lubi wygodne i takie super ultra wypasione instrumenty, no to jest ustawialna i to jest niej fajne. Powiem wam tak, gryf to nie jest taki super płaski jakoś, tak jak tam na przykład w tym performerze, o którym powiedziałem. Taki nie do końca jest aż bardzo taki jacksonowaty, jak jacksonowate gryfy potrafią być. Oczywiście jest całkiem sportowy, ale tutaj tak, no nie jest chunky ani nic takiego, jest sportowy, ale powiem wam szczerze, no jak wziąłem jako Jacksona, no to mówię, będzie taki trochę bardziej płaskaty, a nie jest, więc może to jest też ta różnica między Kelly a tymże instrumentem, no bo ten po prostu może ma taki trochę, wiecie, no może jest trochę miękciejszy klon i muszą trochę go grubiej dać, żeby się dobrze trzymał. Słuchajcie, oczywiście w tej gitarze badziewiarskie są te humbuckery.
i te humbuckery raczej bym wymienił na jakbym sobie taki instrument kupił, no to one są takie chyba najgorszy element. Grają, ale taką górką, której ja nie do końca lubię, mają taki cheap sound, nie? Taki tani ten dźwięk jest. I myślę, że jakby ta gitara dostała jakieś dwa dobre humbuckery, na przykład Dimarzio Ibanez, takie można czasem wyrwać tanie, to myślę, że spokojnie by dostała fajnego kopa. Sama w sobie bardzo ładna, oczywiście te metaliki czerwone takie i w ogóle, ogólnie Kelly, instrument zajebisty, no więc to tak, godny polecenia w swojej cenie, kolejny dobry i tani instrument na folk, no dobra i tania gitara elektryczna, na tej playliście tych gitar już bardzo, bardzo dużo, są to gitary w okolicach maksimum 1000 zeta, które warto kupić. Słuchajcie, to jest oczywiście nagrałem na różnych wzmacniaczach, jeszcze w angielskiej fogowni. Test nagrałem na PV6505. Test nagrałem na Roland Jazz Chorus, jak ja kocham ten bas. Jak on tam, jak to, tam po drugiej stronie on stoi, ale aż się cała podłoga tutaj trzęsie, nie? Więc co tam słychać dookoła w różnych miejscach, to ja nie chcę wiedzieć. W każdym razie to tak, Joyo Bantam Atomic też sobie taki wzmacniacz podłączyłem zresztą do kolumny Dawid dla Boga na głośniku Mamzer, taka ciekawa mała kolumienka, taki crispy taki jest ten soundzik. No i oczywiście te deski nagrane przy pomocy kamerki Zoom Q4, to już jest klasyk. That's all folks, bye. We'll be right back.
Oczywiście, jak to zwykle bywa na końcu odcinków, bardzo, bardzo dziękuję za to, że je oglądacie. Możecie w komentarzu napisać póki co. I od razu zapraszam wszystkich na koncert póki co za tydzień w piątek w klubie Vultura w Łodzi na Wólczańskiej, gdzie będziemy mogli się nawet może spotkać i być może wypić jedno małe piwko. I posłuchać muzyczki, więc wbijajcie, a póki co napiszcie po prostu w komentarzach. Oczywiście wielkie propsy dla wszystkich, którzy tutaj są. Wielkie propsy, największe i najwspanialsze dla tych wszystkich, którzy kanał wspierają i którzy lubią go w ten sposób, że sypią tutaj groszem dla tego Wiedźmina, który go prowadzi. Sypnij grosza Aksantypowi, Aksantyp zrobi ci rewelacyjny content na YouTubie. Tak się na razie dzieje. Dzieje się to dzięki wam. To jest moja praca, to jest zabawa, którą przekształciłem w pracę, hobby, które przekształciło się w pracę. Bez was, bez oglądających i bez patronów, bez wspierających by się to nigdy nie stało, więc jestem zawsze ogromnie za to wdzięczny, bo zrobiliście mi ostatnie 3 lata życia takie, jakich się nie spodziewałem. W tym momencie końcówka samochodowa. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Końcówkach, prosto z Warszawy, z tej strony Gajos, jeśli go jeszcze pamiętacie. Dzisiaj będzie końcówka samochodowa stopniowana. Jeśli myślicie, że to będzie o Suzuce Swift, że jakieś na lakierze się porobiły takie o coś tam, to nie myślcie sobie, że to jest esencja tego materiału. Suzuki, miałem przez 3 tygodnie taki samochód. Kupiłem go po to, żeby nim potem pojeździć w wyścigu wraków, ale nie o Suzuce i jej stanie będzie ten materiał. Jak mówiłem, dzisiaj stopniujemy troszeczkę. Będzie Audi. Kiedy pamiętacie ostatnio Audi w końcówkach samochodowych? Zaczynamy stopniować. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest lekki taki mech. O, a to są efekty suszy w ostatnich dniach. Jak widzicie, nie tylko ziemia wysycha, ale również Audi wysychają sobie tak. Tak, o, mówiłem, stopniujemy dzisiaj wrażenia. No tam obcierka, to błagam, taka parkingowa, to w ogóle, oj tam. Co by tu więcej? No, w sumie to do podszybia trochę nie ma, tam trochę liści jest pod spodem. Ale to też pikuś, to, że tam jakiś plastik odstaje, to naprawdę... Tutaj progu też nie ma, są tylko jakieś zapinki, no dobra, no tu dalej mamy Saharę, ale jak mówiłem, stopniujemy wam dzisiaj doznania, stopniujemy, uwaga, czy jesteście gotowi i w jakim stanie może być Audi, no nie nowe, przyznajmy to, który ono może mieć rocznik, to jest na szybie 0, czyli to jest rocznik 2000, czyli 22-letnie Audi, no widziałem samochody starsze w lepszym stanie, ale tutaj popatrzcie co, można zrobić z Audi. Ta-da! Tak trochę szpachla odstaje. Ale tylko troszeczkę, naprawdę. Naprawdę to jest taki... To się zateguje. Tutaj kolejna szparka. No i esencja. Dziurka. Myślę, że osy już tam mogły sobie gniazdko uwić na przykład, ale zachwyca struktura tej rdzy, powierzchni tego, już nie mogę powiedzieć metalu, stali, elementu karoserii, to jest po prostu kawałek rdzy pokryty. Znajdźmy najgrubszą warstwę szpachli, tak dla porównania, zobaczcie mój paznokieć i grubość warstwy szpachli. Tutaj na pół paznokcia szpachli.
tutaj tak ten można sobie skubać. No, tak więc z pozdrowieniem. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć, pozdrawiam. Audi Kluski z Rosołek.